Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witajcie w naszym vlogu. Dziś właśnie sobota, spędzamy czas razem, tak? Co dziś robimy, więc niedługo wybieramy się. Właśnie będzie takie jakby przedstawienie w kościele, będą sprzedawać rzeczy robione, craft, i dla dzieci będzie Mikołaj, także pójdziemy właśnie tam zobaczyć. No, na pewno jeśli coś kupimy, to wam pokażemy, jak wrócimy z domu. Oczywiście nie będę mogła nic nagrać. Jest? On your suitcase. Yeah, when we go holiday, you can hook on a suitcase. Not now. Jeszcze dziś wybieramy się, myślę, do jednego, dwóch sklepów. Vincent, młodszy syn, został zaproszony na taką imprezę, no imprezę na urodzinową, na następny tydzień. Właśnie muszę kupić prezent urodzinowy dla tej drugiej osoby. Powiem wam, że fajnie, że rodziny w ogóle zaczęły zapraszać dzieci na te przyjęcia urodzinowe. Oczywiście w tamtym roku czegoś takiego nie było. Oczywiście każdy jakieś tam imprezy urodzinowe, przyjęcia trzymał tylko dla siebie, wszyscy robili w domu. A teraz oczywiście mój syn zaczął pierwszy rok reception at school i fajnie, te dzieci zaczynają się poznawać. Każde z tych dzieci pomalutku ma urodziny i został zaproszony na pierwsze urodziny. Fajnie, te dzieci się poznają bardziej i dlatego muszę kupić prezent właśnie urodzinowy. Że to będzie nasz taki weekend, trochę właśnie czas spędzimy jak teraz właśnie rano w domu i resztę właśnie spędzimy na zewnątrz, odwiedzimy właśnie ten kościół, gdzie właśnie, jak mówiłam, będzie taka malutka impreza przedświąteczna dla dzieci, będzie Mikołaj, a później, późnym popołudniem, jak wrócimy do domu, zjemy na pewno coś i późnym popołudniem pojedziemy właśnie na zakupy. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak busy, bo zawsze robimy zakupy wcześniej rano, zanim wszyscy zjadą się po prostu na te zakupy, bo wiecie, im bliżej świąt, wszędzie jest bardzo, bardzo busy. Także wam też pokażę, co na pewno kupiłam, co dostałam. Mam nadzieję, że mi się uda i uda mi się kupić i prezent, i no i właśnie buty, bo chcę dzieciom buty kupić. Także dobrze, do zobaczenia później. Wam na pewno pokażę, jak nam minął cały weekend. Teddy. We've got new teddy! You happy with the new teddy? Yeah. You've got name for teddy? No. Not yet. We have a thing. Hey, come here! I właśnie jesteśmy w domu i tutaj Vincent wybrał sobie teddy, misio, robiony właśnie ręcznie. Pokaż, Vinny. Can I have a look, please? Pokaż, everyone. I know it's yours, to show everyone. Be kind. That's it, good boy. Yes, lovely, isn't it, Teddy? Ja mówiłam, że właśnie ten Teddy jest podobny do Mr. Bean Teddy, yeah? Is that right? Little bit. No? I think little bit is similar. This one is bigger. Hello. Teddy saying hello to everyone. Yes? Było bardzo fajnie, zjedliśmy cupcakes, tak? Sprzedają... I'm saying yes, look. Yes, it's happy. Teddy's happy to be in home with us. Yay! Sprzedają ręcznie robione ozdoby świąteczne. W sumie to nic takiego, aż więcej nie potrzebowałam, bo oczywiście zrobiłam już świąteczne zakupy, ale fajnie było dzieci zabrać. O, Vincent, był Santa Claus as well. Yeah, was Santa Claus as well. Well, Santa Claus as well, Vincent. Yeah. But can you say yes too? Tak, Santa Claus dawał takie małe upominki dzieciom również, prawda? He says hello to Santa Claus. He says hello to Santa Claus. Yes. Yeah.
Dobrze, już jestem w domu, a teraz Wam pokażę zakupy, które właśnie zrobiliśmy. Byłam w kilku sklepach, bo stanęliśmy w miejscu, gdzie jest kilka sklepów koło siebie, takie jak Pandland, B&Q, Dunelm. Oczywiście byliśmy Costa Coffee też, zrobiliśmy sobie przerwę, ale Wam pokażę właśnie, co kupiłam, co w ogóle dostałam. Kilka rzeczy, nie były to duże zakupy. Jak wspominałam wcześniej, pojechaliśmy właśnie z myślą kupić prezent na urodziny, bo mój młodszy syn został zaproszony, jak wspominałam wcześniej, na urodziny. I oczywiście musiałam kupić prezent. Pokażę Wam, co dostałam. Odwiedziłam shop Pandland. Powiem Wam, że nie byłam w tym sklepie wieki temu. W sumie tu aż tyle rzeczy nie było ciekawego, ale oczywiście na prezent, na urodziny udało mi się kupić. Wam pokażę, co kupiłam. Pokażę Wam, co kupiłam na urodziny i ile mnie to kosztowało. Nie wszystko było za, oczywiście za funta. Ta książka, bajka Star of the Show, mam nadzieję, że się jej spodoba, kosztowała funta. Bardzo kolorowa bajeczka, fajna i w ogóle dla dziewczynki i dla chłopczyka, bardzo fajna. Ma dużo kolorowych właśnie, jak widzicie, obrazków i właśnie dla dzieci w tym wieku, taka już bardziej troszkę można zacząć ją samodzielnie czytać. Druga rzecz, oczywiście to jest taka fajna kartka urodzinowa. Zobaczcie, jaka piękna kartka urodzinowa Rainbow. I tutaj jest You are magical, happy birthday. Tak wygląda, bardzo ładna. I właśnie też kosztowała funta. Kupiłam coś takiego. Tutaj to kosztowało 2 funty, Love Diana plus clip-ons, czyli to są właśnie na włosy takie klipsy. Wiem, że ta dziewczynka ma długie włosy, mam nadzieję, że jej się to przyda. To kosztowało mnie 2 funty i jeszcze co dla niej wzięłam? Coś takiego i to kosztowało Wam, powiem, 4-5 surprise Collect Bless. Wam powiem, to jest Unicorn. I tutaj to kosztowało 4 w ogóle funty. Tak wygląda. No ja oczywiście, ja nie mam córki. Mam oczywiście 2 chłopców. Także nie wiem, co można się spodziewać w środku. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Jest to All New Glitter Unicorns. Okej. Okay. I pisze 5 w środku surprise i age 3+. To kosztowało mnie 4 funty. To wszystko dla tej dziewczynki. Jeszcze w ogóle co udało mi się kupić w Pandlandzie. Zauważyłam takie fajne, zobaczcie, za funta pearl lights, czyli takie ozdoby na właśnie na święta. Tak myślałam, że kupię. Na pewno mi się uda, czy nawet przy telewizji położyć, czy na jakiejś szafce. Są to takie, jak widzicie, malutkie gwiazdki. Ja już włożyłam do tego baterię, tak świeci. I to jest Bright White Color, tak? Ja mam 2 takie same, jak mówię, ja już baterię włożyłam i tak to wygląda. W ogóle to są takie, zobaczcie, malutkie gwiazdki. Takie drobne, malutkie gwiazdki. 2 takie same opakowania. Już właśnie włożyłam baterię, żeby mieć już przygotowane wszystko. Jeszcze trzymam w pudełku. I z tego samego sklepu wzięłam baterię. Bardzo duże opakowanie. Kodak. Tak, 22 w środku baterie za 2 funty. Zobaczcie. Teraz na święta, do zabawek, czy właśnie do światełek, na pewno mi się przydadzą. To wszystko z tego sklepu.
Jak wspominałam również, musiałam kupić synowi buty. Nie wiem, czy ja to... Tak, mam buty. Wybrał sobie takie buty. Jest to basketball buty. Wam pokażę dla młodszego syna. Takie są to buty. Nie wiem, czy tu jest cena na tym. Wiem, że one były przecenione. Tak, one kosztowały 29,99, ale były przecenione na 17,99. 50% off. Bardzo fajne, zobaczcie. Czarne, troszeczkę z białym. Na tą porę roku bardzo fajne. Do szkoły również na WF. Tak wyglądają. I tu jest następna para, wam pokażę. Jest to rozmiar 12, tak wygląda. Zobaczcie. Oczywiście mój syn już przymierzył te buty. Bardzo jest zadowolony. Powiem wam, że fajnie wyglądają. Takie mają tył. Następna rzecz, którą wam chciałam pokazać, z której jestem bardzo zadowolona, a kupiłam właśnie pod drzwi wycieraczkę. O, to jest z B&Q. I wiecie co wam powiem, że mnie kosztowała 3,50 funta North Pole Mat. I właśnie można ją wyprać również. Poczekajcie, zobaczę w którą stronę. Dobrze mam to? Do góry nogami. W tą stronę, tak? Zobaczcie, jaka fajna, czerwona, świąteczna. I pisze Santa Claus the North Pole. To jest właśnie indoor mat, ale również sprzedają outdoor mat świąteczne, bardzo fajne. Stwierdziłam, że wezmę i oczywiście po świętach wypiorę i schowam, na drugi rok będzie. Tak wygląda. Jest bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się spodobała i powiem wam, że aż tyle nie kosztuje, 3,50 funta. I jeszcze jedną rzecz kupiłam z B&Q. Już jest rozpakowana. Widziałam taką malutką choinkę Mini Green Tree i ona wchodzi razem z dekoracją. Chyba jest 12 tutaj tych dekoracji. Już wam pokażę, bo już oczywiście mój syn rozpakował wczoraj i tak wygląda. I powiem wam, że fajnie postawić właśnie taką choineczkę do dzieci, do pokoju, na okno, czy na półkę, czy na biurko. I myślę, że może do tej choinki położę te malutkie światełka wokoło tej choinki, jeszcze zobaczę, bo te światełka są krótkie, fajne właśnie, bardzo jasne. Myślę, zobaczę, do tej choinki powinno to fajnie pasować, żeby się wieczorem świeciła. Tak, mój syn ubrał, już wczoraj ma postawioną na oknie. To jest wszystko zakupów, mniejszych zakupów, ale jeszcze wam chciałam pokazać, oczywiście odwiedziłam Dunelm Shop. Bardzo lubię ten sklep, powiem wam, mają fajną dekorację, czy fajne rzeczy do domu, czy poduszki, czy koce, firanki, zasłony. W sumie to mam dużo rzeczy z tego sklepu do domu. Jak pewnie z niektórych filmików zauważyliście, ja nie miałam właśnie dywanu małego na podłodze tutaj, pod coffee table. I tak weszliśmy, zobaczyłam, mają nowe właśnie rand, okrągły róg. Kilka nam się spodobało. Wybrałam jeden, sami zobaczcie, powiecie mi, jak wygląda. Więc tak wygląda. Jak widzicie, nie jest aż taki duży. On jest w ogóle srebrny. Nie chciałam żadnego szarego, nie chciałam ciemnego. Oczywiście odsunęłam ten coffee table. W ogóle to wam powiem, że ten coffee table jest za duży teraz na to miejsce, gdzie jest właśnie rok. Bo ten rok nie jest aż taki duży, jak kiedyś mieliśmy. Mieliśmy większy niż ten.
Ale dlaczego nie chciałam aż takiego dużego? Dlatego, że my mamy tutaj drzwi, wychodzi się do ogrodu, mamy decking i chłopcy właśnie grają basketball, tutaj jak widzicie. I właśnie nie chciałam dużego dywanu, po prostu żeby mi go nie zabrudzili. Myślę, że ten mały fajnie naprawdę wygląda. Nie jest za duży, a nie jest też aż taki za mały. Zobaczcie, tak wygląda. Ja wam z bliska pokażę. On jest w ogóle srebrny. Jest nawet taki grubszy. O, zobaczcie, ma taką fajną wstawioną dekorację w środku. Zobaczcie, o, z tej strony może lepiej będzie widać. On w ogóle tak wygląda, spód. I widzicie, tutaj jest tak. Srebrny. I właśnie, jak mówię, jest wstawiony z taką dekoracją właśnie. Zobaczcie, tutaj taki grubszy i tutaj cieniutki z wierzchu. Srebrny, jak właśnie mówię, kolor. Bardzo jestem z tego zadowolona. Powiem wam, że nie kosztował aż tak tanio. Już popatrzę na rachunek. Więc on w ogóle to się nazywa... Shaggy Circle, jest to srebrny Shaggy Circle, 89 funtów kosztował. Powiem wam, kosztował, myślałam, że będzie mniej kosztował, ale bardzo mi się spodobał. I po prostu no, stwierdziłam, wezmę, bo jak mówię, nie chciałam większego, żeby chłopcy mi nie zabrudzili, jak wychodzą do ogrodu. Tylko właśnie, co musimy teraz zrobić. Ten coffee table, już wam powiem, bardzo go lubię, bardzo go lubię. Trzyma nam się bardzo już długo, ale już wystawiłam go na sprzedaż, dlatego że, jak mówię, on jest za duży na to miejsce. Właśnie postanowiłam go sprzedać, a chcę kupić tylko właśnie two-side table. A, jestem. Postanowiłam właśnie kupić, no jeszcze nie kupiłam, tak myślimy kupić two-side table. Ja wam pokażę, jak kupię. Jeden pewnie będzie stał tutaj. W ogóle chcę to miejsce zostawić wolne, nie chcę... Nie chcę mieć dużego albo średniego coffee table, tylko po prostu dwa side table. To jeden myślę postawić tutaj, a drugi właśnie z tej strony koło sofy, czy właśnie tutaj z boku koło sofy. I tak jak właśnie mówię, jak kupię te dwa side table, to wam na pewno też pokażę. Sami ocenicie, jak to będzie wyglądać. Jak mówię, nie potrzebuję aż tak duży ten coffee table. Oczywiście my mamy tutaj dining table z krzesłami. Właśnie dlatego postanowiłam kupić, już patrzyłam wczoraj również i na eBayu, jakie mają właśnie side table, bo właśnie to chcę kupić. Z dwóch stron sofy, tylko żeby postawić oczywiście sobie kawę, herbatę i jakiś tam po prostu napój, prawda? A jak mówię, bardzo lubię ten coffee table. Trzyma nam się bardzo już długo i bardzo jest w dobrym stanie, ale po prostu on jest za duży na ten... No, na tą podłogę, na całe to miejsce, bo mi zakrywa większość nie tylko właśnie tego nowego dywanu, prawda? Ale miejsca mi dużo zabiera. Mam nadzieję, że wam się podoba mój ten krótki filmik, moje zakupy weekendowe. Oczywiście już w następny weekend będziemy ubierać choinkę, na pewno nagram dla was vlog, jak właśnie będziemy ubierać i choinkę, i dekorację. Także będzie gotowy na drugi tydzień, a wy pod spodem napiszcie comment below, kiedy wy ubieracie w ogóle choinkę, czy jest to za wcześnie, czy po prostu czekacie do grudnia. No, jak mówię, mój syn już wczoraj sobie ubrał tą malutką choinkę, a ja mu obiecałam, że następny weekend, właśnie jak skończy szkołę w tym tygodniu, w sobotę po śniadaniu, właśnie zaczniemy ubierać dużo choinkę i wszystkie dekoracje. Także już się nie może doczekać, ja wam powiem, sama się już też nie mogę doczekać. Nie wiem, jak wy, piszcie pod spodem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam miłego tygodnia i do usłyszenia niedługo.